Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak założyć owiki. Zakładamy je i w stajni, i na trening. W stajni po to, żeby wzmocnić działanie ćwiczerek rozgrzewających, ale musicie sprawdzić na opakowaniu, czy jest to wskazane, ponieważ czasem mogłoby to prowadzić do nadmiernego przegrzania ścięgien. Ale możemy też założyć je na jazdę zamiast ochraniaczy. Najważniejszą kwestią, początkiem do założenia owiki jest jej odwrócenie w drugą stronę. Jeżeli mamy owikę zawiązaną tak, i jest to zazwyczaj wtedy, kiedy ją kupujemy, musimy ją odwrócić, czyli zwijamy ją w drugą stronę. No to zabieramy się do pracy. Ja ogon sobie związuję, żeby mi nie przeszkadzał w zawijaniu. I zaczynam sobie od środka. Owijkę zawijam z tak zwanym wiatrem, żeby szła od przodu do tyłu nogi. Owijam go niezbyt mocno, ale na tyle, żeby się nie odwinął. I kończymy podstawę.